Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. No i Euro Truck Simulator 2 poszerzył się o kolejny pakiet na licencjonowane naczepy, a mianowicie został wydany dodatek Cashboa Trailer Pack. Jest to już ósma marka związana z naczepami w ETS-ie, a więc pod liczbą marek naczepy wyprzedziły ciężarówki w ETS-ie. Ciekawa sprawa. I pewnie jakby zliczyć wszystkie pojazdy, czyli naczepy z tych wszystkich dodatków, to pewnie też by było tego więcej niż ciężarówek. Ale dobra, żeby nie było o tym, no to mamy tutaj, jak już wspomniałem, kolejny pakiet, no i ta konkurencja już jest duża, więc pytanie, czy warto? Sam dodatek kosztuje 15 zł i 49 groszy, a więc jest to standardowa naczepa, jak za każdy inny trailer pack, więc czy wyróżnia się, czy warto? Co do jakości, to będziecie musieli sami oczywiście ocenić. Na pewno jest ona na wysokim poziomie, ale co do ilości tych naczep, bo tutaj z tym różnie bywa, co pokazał na przykład poprzedni dodatek, to w przypadku tego dodatku, no to tutaj powstrzymam się od podania dokładnej liczby, ponieważ ciężko mi właściwie ją podać. Sam oglądając dzisiejszy livestream od SCS-u, słyszałem podczas tej jednej godziny kilka liczb i każda osoba kompletnie co innego podawała. Zresztą w liście naczep, która jest podana i na Steamie, i w najnowszym poście, mamy tu niby 9 pozycji, ale części z tych naczep nie ma, plus jedną w ogóle pominięto. Także może lepiej powiem wam, jak to jest jednak w praktyce już w samej grze. W przeglądarce naczep można znaleźć 7 pozycji. Mamy tutaj następujące naczepy. SBT, jest to naczepa skrzyniowa. Dalej jest SCS, jest to kurtyna. I SCX, która też jest kurtyną. Do tego SCX ma jeszcze wariant HCT, czyli ten najdłuższy zestaw złożony z dwóch naczep, którym można jeździć po Finlandii. Idąc dalej, mamy naczepę SHG, jest to podkontenerowa. Następnie mamy dwie niskopodwoziowe naczepy, SLA i SLL, aczkolwiek one bardzo różnią się od siebie. No i mamy tu jeszcze cysternę STC. Do tego wiadomo, że te naczepy można konfigurować, o dodatkowe elementy, rozbudowywać je, ulepszać i tak dalej. Więc w sumie jest trochę tych naczep, aczkolwiek sama marka, sama firma ma tam jeszcze ich co nieco więcej w swojej ofercie, także może będą tam jakieś plany rozszerzenia tego dodatku, jakieś kolejne pozycje, m.in. o chłodnie, czy też platformę, bo na ten moment takowych tutaj nie ma. Jednak oprócz naczep mamy jeszcze standardowo dodatki do kabiny. A tych trochę jednak jest. Mamy m.in. poduszkę, koc, figurkę psa z kiwającą się głową, miniaturową naczepę, czapkę, flagę i kostki, takie zawieszki. Do tego jest software wspomina, że przygotowali jeszcze sporo malowań, które mają uczcić tą współpracę z tą marką, jak i mają też uczcić samą premierę tego dodatku. Przez co niektórych są takie nawiązania już w samej grze, także fajna sprawa nawet. No i co tu dużo mówić, mamy kolejne naczepy i kolejną markę w grze. Fajnie, że pod tym względem gra się rozwija, ale z drugiej strony teraz ten człon w tytule gry Truck chyba trzeba zmienić na Trailer. Chociaż już kiedyś zmienialiśmy na Tourist, prawda? Niemniej na pewno fajnie, jakby więcej było tego traka w tym Euro Trucku. Ale co do dalszych planów SCS-u na obecnie trwające targi IAA, no to przypomnę, że na jutro jest szykowana premiera kolejnej naczepy, jakby nie było, ale nie dodatku, za który trzeba płacić, no chyba, że go nie kupiliście. Ale pewnie większość z was go ma, chodzi mianowicie o Chrome Trailer Pack, a do niego zostanie dodana pewna ciekawa naczepa. Jednak szczegóły poznamy jutro, bo jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, to tyle. Nawet dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go, do udostępnienia, zapraszam na Twittera, Discorda, na mój drugi kanał. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!